my! Adamie, po tym sparingu weekendowym nie wypadliście z rytmu meczowego. Już w piątek Ruch Chorzów. Jakie nastroje w drużynie? A nastroje dobre. No. Wiadomo, że ostatnie nasze wyniki nie były zbyt zadowalające. Ale do tego meczu z Ruchem podchodzimy spokojnie. Myślę, że stać nas na zwycięstwo i musimy wygrać po prostu u siebie. Brawo! 1-1! Jak to jest w twoim wypadku, głód bramek, bo początek sezonu bogaty w trafienia. Jak to jest, zależy ci bardziej na bramkach, czy na tym, żebyśmy wrócili na wygraną ścieżkę? Wiadomo, że najbardziej zależy na zwycięstwach. Miło jest, kiedy się dokłada do tego jakąś cegiełkę, ale gra 11 zawodników i wiadomo, napastnicy są strzelania bramek, inni są odbronienia i od innej pracy na boisku, także na te bramki pracuje cały zespół. Ale najważniejsze nie jest to, kto te bramki strzela, tylko żebyśmy wygrywali, żebyśmy znowu złapali dobry rytm i zaczęli jakąś serię zwycięstw. Pogoń Szczecin to najbardziej polska drużyna w Ekstraklasie w tym sezonie. Gramy z niedawno najbardziej polskim Ruchem Chorzów. Czego się możemy spodziewać tak naprawdę po tym piątkowym meczu z Chorzewianami? Czego możemy się spodziewać? Na pewno będzie mecz wyrównany. No. Dużo walki myślę, że będzie, bo wydaje mi się, że gdzieś tam jesteśmy chyba podobnymi zespołami. No, zobaczymy. No. Należy się spodziewać zwycięstwa, bo już czas na to zwycięstwo i mam nadzieję, że w piątek to nastąpi.